Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W dniu dzisiejszym testujemy kolejnego drona firmy Parrot. Co to takiego, co trzymam tutaj w dłoni? Jest to Jet. I-E-T-T. Jet firmy Parrot. To jest taki jeździk zasuwający dość szybko po płaskiej powierzchni, gorzej troszeczkę na nierównościach, a po trawie raczej nie jeździ. Ta specyfika kółek, które tutaj ma płaskie, są to takie jakby sliki, czyli idealnie się sprawują na płaskiej powierzchni równej. Ale także sobie radzi nawet na pewnych nierównościach. Jednak to nie wszystko. Samo jeżdżenie przód, tył, skręcanie w lewo, prawo to jest jedno. Ale jeszcze dodatkowo ma taką końcówkę z tyłu, dzięki której ten dron skacze do przodu lub do góry. Do około 75 cm jest w stanie wskoczyć na taką przeszkodę. Sprawdzimy to. Ma możliwość ładowania z ładowarki micro USB tutaj z końcówką, czyli na przykład od smartfona albo do komputera. Kabelek w zestawie jest. Ale to, co istotne w tym dronie jeszcze jest, to ma kamerkę. Rozdzielczość VGA może nie jest zachwycająca, ale umożliwia nam po prostu... Umożliwia nam nagrywanie filmów. Super sprawa. Dodatkowo ma mikrofon i głośnik. Co to takiego? Podłączamy sobie do naszego smartfona lub tableta zestaw słuchawkowy. I dzięki temu możemy sobie przez naszego drona rozmawiać. Zobaczcie. Oczywiście potrzebujemy się skomunikować z naszym urządzeniem za pomocą Wi-Fi, czyli inaczej mówiąc włączamy w tablecie lub smartfonie z iOS-em lub Androidem Wi-Fi. Łączymy się do sieci, która nazywa się Jet z pewnym numerkiem i w tym momencie jeszcze uruchamiamy sobie bezpłatną aplikację, która jest w sklepie App Store albo Google Play. Nazywa się Free Flight 3. W tej aplikacji za friką możemy sobie sterować naszym urządzeniem. W tej aplikacji jeszcze mamy dodatkowe opcje, jak maksymalna szybkość, obroty itd., itd. Co tutaj możemy jeszcze fajnego zrobić? Zobaczcie, mamy zestaw słuchawkowy Samsunga, bo akurat taki jest smartfon, razem z mikrofonem. Co to daje? Zakładamy sobie, jeszcze nic nie słyszymy, włączamy start, czyli łączymy się z naszym dronem Jet. Tutaj widać obraz z kamery, która jest wbudowana i ja słyszę teraz w tym zestawie słuchawkowym to, co mówię. Czyli halo, 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 tu jest mikrofon po prostu. I teraz zobaczcie, naciskam sobie tutaj taką opcję mikrofon i teraz tak, to co ja mówię tutaj do mikrofonu, halo, to ten dron mówi, czyli wyobraźcie sobie, że jedziecie na odległość na przykład, nie wiem, 20 metrów do kogoś i mówicie coś do zestawu słuchawkowego: przyjdź, przynieś mi piwo. I ten dron to powie: przynieś mi piwo. Przynieś mi piwo. Tak jak słyszycie. Bardzo fajna rzecz. Ale znowuż, jeżeli ktoś tu odpowie do mikrofonu, bo tu jest mikrofon wbudowany, to ja to słyszę wszystko w tej słuchawce. Fajna rzecz, naprawdę fajne wykorzystanie technologiczne. Wyłączam teraz zestaw słuchawkowy, bo do dalszych testów nie będzie mi już potrzebny. Zostawimy sobie ten zestaw tutaj z boku, powiesimy sobie i dalej zajmijmy się testami. Co ten dron robi? Mam tutaj miarkę, która zaraz się przyda i zobaczycie, do czego będzie służyć. I ten stół tutaj też celowo jest, ponieważ się przyda. Zobaczcie, pierwsza rzecz, oczywiście możemy sterować sobie, czyli jechać sobie do tyłu, do przodu. Każdy chłopczyk, który lubi zdalnie sterowane zabawki, będzie zadowolony z tej zabawki. Możemy się odwracać, oczywiście skręcać o 90 stopni w lewo, o 90 w prawo. Oczywiście możemy jechać do tyłu, do przodu. Jak są pewne nierówności, to czasami jest to pewien problem dla niego, bo tutaj jest taka kostka brukowa, która dosyć utrudnia, że tak powiem. O, dojechaliśmy do końca. Włączę sobie w tym momencie teraz kamerkę, bo możemy nagrywać filmy. To jest naprawdę fajna rzecz. Odwróćmy się. O, ciach. I jedźmy sobie teraz do nas. Jedźmy. Jedziemy. Zróbmy zdjęcie. Zrobione. O, może tak. Zrobione zdjęcie. I co ciekawe, możemy oprócz samej jazdy i tu sterowania w prawo, lewo, czyli 90 stopni w prawo lub lewo, lub też 180, możemy się odwrócić o 180 stopni, możemy jeszcze jedną rzecz zrobić. Są tu triki, takie animacje. I wybieramy sobie jakiekolwiek, na przykład, nie wiem, metronom i robi takie dziwaczne triki, które widzicie. Dojadę tutaj trochę bliżej do Was, żebyście widzieli, co tu się dzieje. O, wjechał gdzieś w trawę. Czasami nie jest to takie proste, żeby się wydostać z trawy. Ale
wyskoczymy z niej może. Tak być łatwiej. Ok, tak więc zobaczcie sobie, jak zasuwa do przodu, ale z naciśniętym przyciskiem z prawej strony, czyli tylko dajemy gazu. W tym momencie sterujemy akcelerometrem naszego smartfona lub tableta. Zobaczcie. O, w ten sposób mniej więcej. Tu może nie było to zbyt dobrze widoczne, ale spróbujmy jeszcze raz. Mniej więcej coś w tym stylu. Jak widzicie, za bardzo może nie poszło. Tak więc wyciągnięty już nasz jet. Przyjedziemy sobie teraz i zrobimy coś fajnego. Wskoczymy na ten stół. Pokażę Wam, jak wskakuje na wysokość. Sprawdzamy sobie miarką jaką. 67 cm. Podobno skacze do 75. Sprawdzimy to. Więc dojeżdżamy sobie tutaj. Prędkość możemy sobie ustawić w aplikacji, tak jak już pewnie wspomniałem. Więc skręcimy sobie teraz tak. Musimy sobie odpowiednio podjechać. Ustawmy się do stołu. O, skręćmy. I tutaj mamy odległość taką, którą dron powinien wskoczyć. Tak więc sprawdzamy. Naciskamy guzik skoku do góry. I mamy go. Jest na stole. Tak więc bez problemu doskoczył, co też pewnie tu kamerka GoPro Hero też pewnie nagrała. Tak więc zróbmy sobie parę zdjęć. I tak więc, jak widzicie, fajna rzecz. Jeszcze jedna jest funkcja tutaj w tym dronie. Zeskoczmy sobie. Czyli po prostu zjedźmy. O, zawsze spada na kółka, więc nie musimy się niczym przejmować. Ale jest jeszcze jedna fajna rzecz. Zaraz Wam pokażę. Naciskamy sobie guzik i on odwraca swoją kamerkę. Czyli cały się odwraca o 180 stopni. Zobaczcie. Pyk. I teraz podglądamy sobie w kamerce to, co jest z tyłu. Znowu wracamy. W ten sposób. Bardzo fajna rzecz. Ten jet, ten mini dron, albo nawet nie mini dron, tylko właśnie można powiedzieć już dron jeżdżący, bardzo interaktywny. Bateria tu może zbyt długo nie wytrzymuje, około 20 minut jazdy, ale jeżeli korzystamy z tych skoków i efektów, trochę ten czas się skróci do około 10 minut. Tak więc chyba tyle. Chyba tyle. Zdjęcia, filmy kręci. Naprawdę fajna rzecz. Jeździ do przodu, do tyłu. Prędkość możemy sobie ustawić i nie psuje się. Naprawdę już przy moich testach już przeżył naprawdę sporo upadków i jest to gadżet godny uwagi i godny zainteresowania, jeżeli szczególnie macie chłopaka jako dziecko, czyli dziecko chłopczyka. Chłopczyk będzie się tym bawił non-stop, tylko jedna bateria to trochę mało. Od razu bym Wam powiedział tak, jeżeli będziecie kupować ten zestaw, znaczy Jetta właśnie od Parrota, to myślę, że warto od razu kupić jedną, dwie baterie na zapas. Czyli wszystkie trzy sobie naładować i takim dronikiem pojeździcie i dobrze się dziecko pobawi. A nawet nie jedno dziecko. Zróbmy teraz jeszcze jakieś animacje. Spin. Jak widzieliście, niezła zabawa. Podjedźmy sobie troszeczkę bliżej. Ok, jeszcze kawałek. Tak więc, jak widzicie, spin jest naprawdę fajnym. O, tak, tak, tu Wam pokażę wszystkie. O, tu. Pierwsza atrakcja, animacja, spin. Super. Następna. Slow shake. Następna. Metronom. Czyli w dwie strony. Następna atrakcja. Animacja, undulation. Następna. Spin. Jump. Super sprawa. Naprawdę można się świetnie pobawić tym urządzeniem. Szczególnie fajne, że możemy sterować za pomocą akcelerometru, który tutaj mamy. Następna jeszcze animacja slalom. Zobaczcie. On umożliwia nam taki slalom, taką jazdę slalomem. Następna. Ostatnia, boost, czyli szybka jazda. Zobaczcie. Ustawmy go może równo, tak żeby jechał. I teraz tak, normalna jazda jest rzeczywiście szybka,
ale jeżeli zrobimy sobie tego boosta, to on jeździ maksymalnie szybko około 13 km na godzinę, czyli dodaje jeszcze dodatkowo gazu do tego, co możemy sobie sami zrobić. Myślę, że czas zakończyć test, bo i skacze, i jeździ szalona zabawka. Myślę, że warta, naprawdę warta uwagi. Wow! Warta uwagi. Cholernie wciąga. Skoczmy sobie jeszcze na sam koniec. Ostatni skok to jest taki nie w górę, a na odległość. Zobaczcie. Skok w górę to jest 75 cm powinien skoczyć, ale jest też taki skok, który umożliwia skok daleki, nasz 75 cm. Naciskam guzik i skaczemy. Słuchajcie, koniec zabawy, bo wciąga cholernie, ale ten film nie może trwać zbyt długo. Trzymajcie się, pozdrawiam, zachęcam Was do subskrypcji kanału, komentujcie, czy Wam się ten gadżet podoba, czy też go używacie, bo pewnie wielu z Was padnie na pomysł, że trzeba sobie po prostu to kupić albo dziecku, bo jest warto uwagi, nie psuje się, skacze, nagrywa filmy, robi zdjęcia, podłączyć możemy nawet zestaw sławkowy, wykorzystać to do jakichś śmiesznych celów, no i gadżet wart uwagi, tak więc polecam. Trzymajcie się, cześć Wam. Tak więc jet, jesteś naprawdę w porządku.